Może masz poselstwo na językach, kobieta z poselstwem na językach. Wstrzymywałaś się dzisiaj, miałaś takie myśli, nie bój się, przyjdź, powiedz te poselstwo, nie chcę, żebyś wykładała. Wykład, wykład, wykład słowa. Szybciutko, wykład słowa. Ona została niedawno ochrzczona w Duchu Świętym, mówi perfekcyjnie po francusku. Nigdy nie słyszała tego, nie zna tego języka. Wykład słowa. Zapraszam. Szybko, nie bójcie się. Wykład słowa. Przekłamniejszy. Czas pokoju. Posłuchajcie, to są bardzo ważne rzeczy. Wchodzimy w nową epokę. W epokę budowania. W tej epoce, jak za czasów Faraona, będą ci ludzie ze świata dostarczać materiału na świątynię. Tak jak dla Salomona pracowały ościenne narody, tak dla ciebie będą pracowały ościenne narody. Tak jak Tyryjczycy i Sydończycy pracowali dla Salomona, tak będą pracować dla ciebie. Tylko stój w wierze i zarządzaj z Bożego tronu. Nie cofaj się. Jest czas budowy świątyni. Nie musisz wojować o to, co należy do ciebie. Stój z tarczą i stój z mieczem. Na sam twój widok przeciwnik będzie się bał i będzie się wycofywał.